Dzisiaj gościmy w Bibliotece pod Pegazem małżeństwo dziennikarzy, reporterów i felietonistów Annę Dziewit-Meller i Marcina Mellera. Przyjechali do Leśnicy na zaproszenie biblioteki i będą promować swoją książkę Gaumarczos – Podróże z Gruzji. To nie jest książka podróżnicza sensu stricte. To jest książka raczej reporterska, trochę przygodowa, ale to nie jest taka książka, byliśmy i opisujemy, co widzimy. Tylko raczej jesteśmy i mówimy, z kim się spotykamy, co się dzieje, i kim są ci ludzie, i jaki jest ten kraj. Więc o tym jest ta książka. No, to jest oczywiście bardzo subiektywne, bo to jakby są nasze trasy, nasi ludzie, nasze widzenie ich historii, ich kultury. Dlatego też ta książka się nazywa Opowieści z Gruzji, bo to jeszcze nadaje takiego subiektywnego bardzo charakteru, a nie opowieści o Gruzji, które byłyby jakieś moje właśnie obiektywne bardziej. To jest taki kraj, że tak naprawdę poznaje się jednego Gruzina i się zna całą Gruzję. Jest przekazywanym z rąk do rąk i to jest niebywałe doświadczenie.